Gdy widzę tłum, mi okna znów. Nie chcę stracić swego głosu. Ta cisza koi mu niepokój. Głęboki wdech napełnia mnie. Znajdę siebie, znajdę rozum. Nie zważając, co jest wokół. Podniesionym głosem malujesz sam wszystkie dobre słowa. Mówisz za mocno, co już mijają dni i mijamy my. Lepiej już nic nie mów, bo robię najmniejszy gest. Czuję, że obraz ucieka z ram, zły sen kończy się i przemija twój czas, a ja w kazniku nie chcę ponownie stać. Bez granic, nie ma już granic. Staje kolejna noc. Teraz wiem, że nie muszę się bać, bo chcę dalej biec tam, gdzie ucieka strach. Za tłem twoim sum każda chwila jest zła. Bez granic, nie ma już granic. Proszę państwa, jesteśmy na trzecim festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Organizatorem festiwalu jest prezydent tego miasta, pan Michał Litwiniuk, a współorganizatorami są Bialskie Centrum Kultury imienia Bogusława Kaczyńskiego oraz Orfeo Fundacja imienia Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie. Przy wsparciu Teatru Muzycznego w Lublinie współpracuje z nami także w tym roku Lwowska Opera Narodowa. Szanowni państwo, sponsorami tego festiwalu są miasto Biała Podlaska, firma Merkury Goławski, spółka jawna z Białej Podlaskiej, zakład remontowo-budowlany Stanisław Romaniuk, przedsiębiorstwo wielobranżowe Komunalnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma Konkret z Białej Podlaskiej, Orfeo Fundacja imienia Bogusława Kaczyńskiego oraz Numazu Sushi. Faustyna Maciejczuk, dziewczyna młoda, która robi już karierę, bo przecież kilka miesięcy temu zaczęła pokazywać na YouTubie swoje autorskie teledyski, swoje piosenki autorskie, ponieważ jest twórczynią i słów do tych piosenek, tekstów piosenek i jest kompozytorką i jest multiinstrumentalistką i jeszcze do tego, a co najważniejsze, śpiewa własne piosenki. Więc to jest niesamowity talent i myślę, że za parę lat to cała Polska będzie wiedzieć, kto to jest Faustyna Maciejczuk, a my będziemy się chwalić, że mieliśmy tutaj na festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego taki recital wschodzącej gwiazdy polskiej piosenki. Faustyna od kilkunastu lat gra na skrzypcach cudownie, od 6 roku życia i no, ma wyjątkowy talent. Zaraz państwo to sami ocenią. Towarzyszyć jej będzie grający na fortepianie Łukasz Furmankiewicz. Albo ewentualnie laptopa, bo elektronicznie też tutaj działam, to mam zawsze kartkę papieru albo telefon, gdzie mogę sobie zapisać jakiś tekst. Więc czasem po prostu są teksty z początku, ale równie często mam na przykład taki przypływ weny i teraz mogę zdradzić, że ta wena pojawia się na przykład wtedy, kiedy muszę zrobić coś na studia i ta prokrastynacja to jest takim twórczym momentem. Także tak. I właśnie wtedy na przykład siadam sobie do pianina i gram równocześnie, śpiewając, czasem nie po polsku, czasem po polsku i tak to różnie bywa. Dawno już wyrosłam z uroków i twych słów.
nie na wszystkich, ale w programie mam opcję, żeby tam sobie wybrać instrumenty, więc prawie wszystkie. A tak jako manualnie, no to skrzypce, to raczej bym powiedziała, że najlepiej się w tym czuję. Fortepian, bo w szkole muzycznej też był fortepian. Na gitarze trochę umiem, ale nie jestem wirtuozem gitary. Mhm. A jeszcze ukulele, perkusja jako zestaw, jakieś przeszkadzajki, o flet jeszcze grałam na flecie. Jakieś egzotyczne instrumenty, których nie pamiętam nazwy, zdarzyło się. A powiedz, czy to jest tak, że nagrywasz na osobno jakby jeden instrument, drugi, trzeci, potem się to łączy jakoś, tak? Zdarza się tak? To tak, raczej. No muszę wszystko po kolei. To nie jest tak, że mam kilka rąk, no jeszcze mi się nie zdarzyło. I wszystko sama. A potem dopiero jest ten mastering, tak? Tak, a później ewentualnie właśnie producenci czy osoby, które bardziej się znają na tej technologicznej wersji muzycznej, to tutaj się też dzieją cuda. To, co nazwałam miłością, nie przypomina mi ciebie. Patrząc w głębie twoich oczu, jestem w stanie pojąć jej istnienie. Prawdy i wiary w cuda, w bezkresne marzenia. Jesteś tym, co przypomina cel istotę spełnienia. Rozpływam się. Rozpływam się. Nowe trudy, złota rudy, trochę wiary w takie czary. Rób jak czujesz, tak jak umiesz, bo to on napędza nas, jednoczy wszystkich spójny czas. Goń w kopnie, broni słów, daj wiele szans, spełnienie snów. Tak lirycznie, tak wdzięcznie powiedziałem przed chwilą, że wyrażam na pewno nasz wspólny zachwyt. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, tak lirycznie, tak wdzięcznie i przede wszystkim emanując własnym talentem. Jest mnóstwo gwiazd, wspaniałych artystów. Jedni potrafią komponować, inni cudownie śpiewać lub grać. Pani Faustyna i pan Łukasz potrafią wszystko. Ogromne, wielkie brawa dla Państwa.